myślę, że to będzie dość mroczny film. Raz jest to historia po prostu zagadki czy śledztwa, które jest prowadzone w sprawie Franka. Dwa, też dotyczy takich spraw ostatecznych, czyli śmierci, cierpienia, zbawienia. I też tak konstruujemy, czy opowiadamy tą historię, robimy tego typu zdjęcia, żeby ten taki klimat właśnie takiego napięcia, pewnej ciemności, pewnej takiej tajemniczości Franka utrzymać. Więc myślę, że to będzie raczej mroczny film. Patynujemy ściany, bo to jest film, który nie powinien być czysty i ładny, tylko bym chciał, żeby to był taki film kostiumowy, który nie jest filmem kostiumowym, tak? Że to jest tak, jakby wtedy był to film współczesny, że mieli wtedy kamerę i kręcili film, czyli ta patyna jest prawdziwa, te ubrania są prawdziwe, że to nie jest wszystko wystylizowane, sztuczne, tylko albo się, nie wiem, mamy świetne peruki, świetne kostiumy, to my na to jakoś wyjątkowo, jakoś to specjalnie ogrywamy. Nie, to jest po prostu, no, to jest taka rzeczywistość zastana, tak? O takiej marzymy. Jak wyglądały Pani przygotowania do realizacji filmu DAS? No nie ukrywam, że wiele miesięcy wcześniej musiałam rozpocząć takie przygotowania, zgłębić wiedzę na temat kostiumu, który w tym okresie dominował. I to nie tylko kostiumu dworskiego czy mieszczańskiego, ale także żydowskiego. Zawsze jak myślę o kostiumie, to myślę o tym, aby on był integralną częścią postaci, aby nie zwracał na siebie uwagi jako kostium, tylko żeby nie był przebraniem. Tak, żeby nie był przebraniem, tylko żeby był po prostu tak, jak ja sobie wyobrażam tę postać, w takim ubraniu, w miarę jak najbardziej naturalnie. Frank jest postacią, o której się mówi, która się pojawia, którą widzimy gdzieś w jakichś fragmentach scen, ukradkiem, nie do końca wyraźnie, natomiast jego historię poznajemy poprzez pryzmat dwóch osób. Pierwsza to jest Jakub Goliński, jego były wyznawca, i wiedeński urzędnik Henryk Klein, który prowadzi dochodzenie na skutek skargi, która wpłynęła od Golińskiego na Franka. Gra pan buntownika, innowiercę, ale także wynalazcę. Która jakby z aspektów tej osobowości jest panu, dla pana najciekawsza? No właśnie chyba to pomieszanie jest interesujące. To jest taki człowiek, który rzeczywiście poszukuje, który wchodzi całym sobą w każdą rzecz, którą robi. Czy wtedy, kiedy staje się wyznawcą Franka, czy wtedy, kiedy staje się wynalazcą i człowiekiem, czyli z jednej strony jest człowiekiem wieków, nie wiem, ciemnych, a z drugiej strony jest takim właściwie jakimś, nie wiem, w awangardzie tego wieku oświecenia. No więc to mi się wydaje, że to jest najciekawsze, że jest to taka połamana i niejednoznaczna osobowość. Skąd pojawiło się zainteresowanie prawdziwą postacią Jakuba Franka? To było w liceum, kiedy czytałem historię literatury polskiej Miłosza, tam znalazłem osobny rozdział o Jakubie Franku. Właśnie jako przykład takiego innego nurtu w polskiej historii na końcu XVIII wieku, związanego właśnie z polskimi Żydami, z całym ruchem takim i haskali, i hasydyzmu. I bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ na tle jakby rewolucji przemysłowej, narodzinach nowoczesności, rozbiorów, to była kompletnie inna historia, która z kompletnie innego punktu widzenia patrzyła na ten okres. Faktura tego scenariusza, jego tematyka oraz to, że dzieje się gdzieś w jakiejś innej przestrzeni historycznej, co już jak gdyby w sensie wizualnym obiecuje pewnego rodzaju atrakcyjność, wskazały mnie na to, żeby absolutnie w tym uczestniczyć, a upewniłem jeszcze w tym rozmowę z reżyserem, które prowadziliśmy wielokrotnie, jak gdyby określenie mojej postaci i umiejscowienie jej w tej rzeczywistości, która jest bardzo wielowarstwowa, bardzo wielobarwna, bardzo gęsta i wręcz atrakcyjna wizualnie.
Czym charakteryzuje się grana przez pana postać? Na każdym dworze, czy powiedzmy sobie gdzieś w okolicach jakiegoś rządu, jest ktoś, kto jest właściwie niezauważalny, ale jednocześnie efekty jego funkcjonowania, jego działalności nagle okazują się jakieś wręcz najważniejsze, jak gdyby dla całej istoty rzeczy, dla całej sytuacji. Tak czytam tego starszego radcę Grossena, który nie jest cesarzem, który nie jest jak gdyby tym, nie jest głównym bohaterem, natomiast jest taką szarą eminencją, która bardzo skutecznie kreuje tę rzeczywistość, która go otacza. Jak wyglądały przygotowania do tej roli? W moim przypadku te przygotowania były o wiele skromniejsze niż przygotowania w przypadku całego filmu, bo to jest naprawdę ogromne zadanie logistyczne, znaleźć rzeczywiście te wszystkie miejsca, lokalizacje, spreparować je, scenografia, kostiumy, wymyślić jakby jak to się opowiada, także moje przygotowania były bardzo skromniutkie. Po prostu staram się przychodzić w dobrej formie na plan. Dużo myślałam o tym, jak powinien wyglądać na przykład nasz główny bohater, czyli Goliński, zawieszony między jednym a drugim światem, także w kostiumie. Myślę, że ten kostium właśnie taki jest. Nie jest typowym kostiumem mieszczańskim, a także nie jest typowym kostiumem żydowskim, choć w pierwszej części filmu, to znaczy w retrospekcjach, kiedy pokazywaliśmy Golińskiego z rodziną i w tej społeczności żydowskiej, to miał żydowski kostium po prostu. Później widzimy Golińskiego po kilkunastu latach, już w innym kostiumie, ale ciągle jest on moim zdaniem specyficzny, bo ta postać też jest wyjątkowa. Jak czuje się pan w roli kostiumowej? Dobrze, ciekawie. To znaczy, to się tak szybko człowiek z tym jakoś, nie wiem, zadomawia się w tych ciuszkach, że... Nie, jest to naprawdę coś bardzo odświeżającego, bo faktycznie jednak jak tak zwłaszcza teraz z tej perspektywy patrzę na to, jak te filmy, które robimy, jakie one są, no to właściwie to jest, można by właściwie siedzieć w tym samym ubraniu, przechodzić z planu na plan i właściwie rzeczy, o których się mówi i w jaki sposób się o tym opowiada, są bardzo, bardzo gdzieś podobne. Także w sumie bardzo jestem zadowolony, że ta produkcja ma miejsce. To jest film, który jest dosyć nieoczywisty, przez to, że dzieje się w czasach, o których właściwie już dzisiaj się filmów nie robi, bo są albo zbyt drogie, ale te też są trudne, żeby osiągnąć efekt autentyczności i jakiegoś prawdopodobieństwa, a jednocześnie utrzymanie tego jakiegoś historyzmu, który jest tutaj bardzo istotny, no to jest trudność i to jest jakieś wyzwanie. W tej celi wszystkie ściany były białe i to tak naprawdę to, co tu zrobiliśmy, to się już niewiele różni z tym, co tu było, gdyby był świat zastany. Oczywiście kręcimy w pałacach, w miejscach, gdzie nie mamy wpływu specjalnie, żeby to zmienić, ale mówię układ ścian czy kolorów, ale próbujemy to zrobić światłem, próbujemy inscenizacją, kadrami, grą świateł, cieni, zróżnicować to, czy ukryć rzeczy, które chcemy nie pokazać, a wydobyć to, co chcemy wyeksponować. Czym jest owo tajemnicze tytułowe DAS? No to jest tajemnica. To jest marzenie człowieka, żeby poznać i w jakimś sensie zawładnąć taką stwórczą, nie wiem, boską mocą. Jakimś marzeniem człowieka o wieczności, o nieśmiertelności. Myślę, że każdy jakoś to sobie inaczej nazywa, ale także ten film nie daje odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie tego doświadczyć, to poznać, to przeżyć. Das to jest taka spolszczona wersja hebrajskiej litery dat, która miała
mistyczne znaczenie właśnie w doktrynie Franka i też była takim słowem, za pomocą którego Frank manipulował ludźmi. To znaczy Das było taką wiedzą tajemną, której poznanie gwarantowało nieśmiertelność i zbawienie, natomiast no, tej wiedzy Frank nikomu nie zdradzał. I cały czas były zapowiedzi, że w końcu się dowiedzą, że tylko wierni, tylko ci, co zostaną, więc właściwie ten tytuł ma takie podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to słowo, które oznacza zbawienie, rzeczy, które się staną właśnie po końcu świata, a z drugiej strony jest to słowo, za pomocą którego można manipulować ludźmi, więc to jest taki tytuł, który po prostu oddaje dwoistość i Franka, i całej historii.